Skończyła się istotna rządowa tarcza antyinflacyjna. Obniżenie podatku VAT i akcyzy na różnego rodzaju paliwa było reakcją na wojnę, która wybuchła za naszą wschodnią granicą i która przyniosła drastyczny wzrost cen gazu, energii i ropy. Wtedy rząd Prawa i Sprawiedliwości zdecydował o tym, aby wprowadzić zerową stawkę VAT na podstawowe produkty spożywcze, na gaz ziemny, obniżony VAT na gaz ziemny, na energię elektryczną, na ciepło systemowe, na paliwa silnikowe. Jednak od 1 stycznia stawki podatków wróciły do tych sprzed wprowadzenia tarczy. Mimo to na stacjach paliw tego nie widać. Orlen nie podniósł cen, bo rynek działał na korzyść państwowej spółki. Wpłynął na to m.in. spadek ceny ropy i kursu dolara. Jeszcze jest trzeci składnik taki, który jest w Polsce ważny, czyli cena ropy rosyjskiej. I wszystkie te czynniki w ostatnich 2 miesiącach bardzo korzystnie działały na rzecz Orlenu. To znaczy, jeżeli porównamy cenę na przykład ropy naftowej, to ona była tam $15 wyższa te 2 miesiące temu. To oznacza, że Orlen już wcześniej mógł proponować swoim klientom niższą cenę za litr paliwa, ale utrzymywał wysoką marżę. Mówiąc wprost, dużo zarabiał. Spółka odpowiada, że takie działanie jest zgodne z polityką PKN Orlen. Powrót 1 stycznia 2023 roku stawki VAT do 23% oraz wzrost stawki akcyzy Orlen przełożył na swoje ceny hurtowe, aby tak gwałtowna zmiana cen detalicznych nie uderzyła z dnia na dzień klientów. Jednak specjaliści nie mają wątpliwości, że powrót stawek VAT do wysokości sprzed wprowadzenia rządowej tarczy prędzej czy później wpłynie na wydatki Polaków. To jest kwestia tylko czasu. Krótszy bądź dłuższy moment, ale na pewno musimy się spodziewać podwyżki cen. Tak jak powiedziałam, jest problem z finansami publicznymi, budżet musi się spiąć. Pierwszy kwartał zawsze jest takim ciężkim kwartałem dla nowego roku budżetowego, podatkowego. No a do tego mamy, tak jak powiedziałam, wybory, które zawsze generują jakieś prezenty dla nas, więc kto wie, może to jest jeden z tych prezentów ekonomicznych. Wprawdzie ceny gazu i prądu zostały zamrożone na 2023 rok na poziomie tych z 2022, to i tak z powodu wyższego VAT-u i akcyzy zapłacimy więcej.